Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie! Dzisiaj sobie zagramy Fortnite'a oczywiście, kolejny challenge, a mianowicie dzisiaj nie będziemy mogli otworzyć ani jednej skrzynki. Wszystkie itemki albo będziemy zbierali, albo będziemy też zbierali. Tak, także widzowie, zaraz już lecimy, odpalamy gierkę. Zostawcie tutaj łapeczkę w górę, jeżeli pod tym filmem będzie w jeden dzień 400 lajków, to następny odcinek będzie już jutro, także zostaw łapkę i będzie rewelacyjny. Także zostaw lajka, podawaj w ogóle nowe pomysły na filmy, na te challenge, bo chcę nagrywać głównie też te challenge, bo to jest w sumie spoko, fajnie się nagrywa. Także dajcie znać w komentarzu oczywiście, my zaraz będziemy cisnęli tutaj na arenkę oczywiście. Czyli za żadnej skrzynki nie mogę otwierać, to jest nasz dzisiejszy challenge. Ja wiem, że widzowie pisaliście mi, że mam wygrać grę, tak? Ja wiem, że mam wygrać grę, tylko czasami jak się gra... I można, ja nie gram aż tak dobrze, żeby wygrywać każdą grę pod rząd, a czasami po prostu nie mam czasu, żeby nagrywać na ten kanał. Także przysiądę sobie i się nagram 4 godziny na przykład jeden film. Niestety to jest po prostu dodatkowy kanał, gdzie sobie tak wrzucam giereczki, ale że nie, że wiecie, że wrzucam nagle kurde same gierki wygrane na przykład. Po prostu minimum 10 miejsce i myślę, że będzie git. No dobra, niech stracę minimum 5 miejsce i będzie git. Minimum 5 miejsce i będzie dobrze, okej? Okay? Dobra, także widzowie, wyskakujemy tutaj na lepki lasek. Nie wiem, czy ja w ostatnim filmie byłem na lepkim lasku. Chyba nie, na szemranek byłem. Na lepki lasek sobie wyskakujemy i tylko mogę tutaj grać się zbieranymi itemkami. Także widzowie, trzymać kciuki, a ja już cisnę po oczywiście wygraną, jak najbardziej po wygraną. A, głośne to jest, niesamowicie. Ale serio muszę to przyciszyć. Czekajcie. Serio wy... No teraz będzie git, dobra. Lecimy na jakiś domek. Mam nadzieję, że challenge będzie spoko wykonane, że wszystko wyjdzie jak najlepiej po naszej myśli. Dobra, ten domek będzie odpowiedni. Tu nic nie mamy. Nic. Na razie pusto, widzowie. Itemy zbierane tylko mogą być z podłogi. Dziękuję, nie pamiętam już jaki widz niestety podsunął mi ten pomysł, ale ten widz, który podsunął ten pomysł, będzie wiedział. Także dziękuję ci bardzo, mordo, za pomysł na filmik. Dobra, a ja już popiję to, okej. No ja już jakąś broń, po skrzynkę nawet nie idę, bo nie mogę. Skrzynek nie mogę żadnych zbierać. Myślę, że to nie jest aż taki jakiś... No i tu jest skrzynka, kusi, ale nie mogę. Nie, to nie jest jakiś mega ciężki ten challenge, bo i tak mnóstwo itemków jest akurat na ziemi i to głównie właśnie tak się je zbieramy, nie? Dobra. Mamy już pompkę, MK. Także to już są dobre itemy, no. Dobra, ja nie mogę iść po skrzynkę, która jest u góry niestety. Jak na razie tutaj nikogo nie widzę, więc... To jest bardzo dobrą informacją. Widzowie, w ogóle na 10 tysięcy subskrypcji zrobię dla was tutaj giveawaya na V-dolce, także mordy, szykujcie się, a będzie jakiś fajny giveaway. Mamy shotguna. Oczywiście słyszę skrzynkę na samej górze, której nie mogę zabrać znowu, ale myślę, że damy radę wykonać ten challenge. Dziękuję wam oczywiście, że podsyłacie te challenge, że chcecie też oglądać te filmy na tym kanale, bo robicie już tutaj po 2,5-3 tysiące wyświetleń pod Fortnite'em, także to już jest dla mnie dużo. Jak na taki kanał, gdzie jest 6 tysięcy subów. Także dzięki wielkie mordy. Jeszcze bardziej chcę go wypromować, żeby było chociaż te 10 tysięcy subów i wtedy już na spokojnie mogę sobie to nagrywać. Chociaż i tak na spokojnie nagrywam, a nie mogę tam iść przecież, bo tam jest niestety skrzynka. Dobra, ale jak widzowie na razie mamy farta, ponieważ... Tutaj dosłownie nikogo nie ma, w ogóle ani jedna osoba na lepki lasek nie poleciała. To jest tyle lutu, jeszcze jesteśmy w strefce. Także wszystko jest na razie po naszej myśli. Miałem znowu kilka dni przerwy od Fortnite'a, także nie wiem jak tam skin się trzyma. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Same M-ki na razie znajdujemy, nic... O, poteczki. Poteczki, potunie. Nic więcej, o, potunia. Wezmę ją na razie nie będę jej wykorzystywał, mam 75 armurka, a siorba się nie opłaca w ogóle zużywać na tyle. No, w ogóle pod filmami dobijacie już po 400, 300 lajków. Może 400 lajków w jeden dzień to jest akurat za dużo. No to 350 jak i tak będzie, to będzie dobrze. Bo jednak 400 jak jest taki próg, to jest... No w sumie 400 to już jest dużo, jak dobijacie w jeden dzień. To już jest mega spoko.
O, jednak ktoś tu jest. A jednak kogoś tu mamy, widzowie. Gdzie ta osoba jest teraz? To ja zielonego pojęcia nie mam. Ale mi się wydaje, że ta osoba uciekła. Zostawiła lód w tym domku. A tylko tędy mogłaby iść. Albo słyszę gościa? No dalej, dobra, nie wiem. Tak wyda... O, jest typek! Jest gościu, mówiłem, że jest. Dobra, dostał dużo. Dobra. Mamy pierwszego fraga, widzowie, mamy snajperkę i niebieską pompkę. Także jest dobrze. Bandaży nie biorę, jest okej. Mamy M-kę, mamy snajperkę. Na razie i tak nie będę zużywał tego. Ale coś, widzowie, powiem wam, że mam Fortnite i tak za głośno. Kurde, nie wiem, co on taki głośny jest, nie? Teraz idealnie, dobra, teraz idealnie. Perepepe. O. W ogóle przed chwilą była, w ogóle, a i zapnie, widzicie te balony? To prank, Nester zrobił na mnie pranka. W tym dniu to nagram, jak Nester zrobił pranka i akurat aktualnie go nie ma teraz. Poszedł spotkać się z koleżanką. No i Nester mi zrobił prankę, dlatego jest ze mną tyle balonów. Zapomniałem wam o tym przypomnieć, nie? I kurczę, nie wiem dlaczego zapomniałem o tym powiedzieć. Ale tak, tak, BTW wam mówię, nie? Dobra. Na razie pusto. Możemy sobie zbudować ten domek. Oj, widzę tam wybitkę. No to możemy na wybitkę zaraz lecieć, nie? Widzę, mam nadzieję, że ten kanał się rozwinie, żeby pod filmami tak było 1000 lajków, ale tak za kilka miesięcy, jak już tak będzie 1000 lajków pod filmami, to ja będę mega, mega szczęśliwy. Bo giereczki, ja lubię nagrywać giereczki, co prawda, bo kiedyś zasłynąłem z Minecrafta na przykład. I po prostu, to gierki mi się fajnie nagrywa tak naprawdę, to sobie przysiądziesz, grasz sobie w gierkę i przy okazji nagrywasz i gadam do was, nie? To jest naprawdę, dla mnie to jest świetne. I podoba mi się to, nie? Kolejne mapy. Dlatego chciałbym nagrywać tutaj, żebyście też to oglądali. Specjalnie założyłem ten kanał tutaj. A ten kanał, jak widzicie, tutaj mogę wrzucać dziennie i na główny. Chociaż to jest dużo pracy i tylko nad YouTube'em bym siedział. Ale staram się jak najbardziej. W roku szkolnym to na główny kanał bym chciał tak 3 razy w tygodniu wstawiać film. I oczywiście będzie zima, także będą live'y na głównym kanale. A co z tym idzie? Że będzie pełno filmów też na tym kanale. I na tym kanale na gamingowym mogą być nawet dziennie. Że kumple to się wszystko pokrywa, dlatego chcę wypromować ten kanał w wakacje, aby po prostu dużo osób już w zimę oglądało ten kanał, nie? Bo gierki chcę nagrywać, także to myślę, że to jest dobry pomysł akurat z tym kanałem. Że to może też wypalić, nie? Ale to od was zależy, czy oglądacie, ale jak na razie cieszę się, bo non stop to wzrasta na tym kanale. I bardzo mnie to zadowala, że subskrybujecie go, nie? Że jak powiem, że żebyście zasubskrybowali ten kanał, to robicie i bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Na razie mam full drewienka i na razie naprawdę tutaj nikogo nie widzę, jest puściutko. Grzybson, o grzybole wezmę. Żeby mieć stówkę, nie? A na razie jakoś tak cicho w tym Fortnite, a 19 osób, czyli już challenge prawie będzie wykonany. Oczywiście jakbyśmy wygrali gierkę, to było jeszcze lepiej, nie? Ale wątpię. No i piąte miejsce to będzie naprawdę rewelacja. Postaram się dla was zdobyć piąte miejsce oczywiście. Ale... na pewno kilka osób przede mną pewnie stało, żeby na drodze do piątego miejsca. Ale myślę, że damy radę, okej. Mam już stówkę, mamy full HP, także widzowie, nie wiem, swędzą mnie plecy. Nie wiem dlaczego. Chyba przez to, że byłem u fryzjera i... oła. Że mam pełno włosów, kurde, wszędzie teraz. I mnie wszystko swędzi. Jak widzicie, nowy fryz jest. Teraz troszkę zapuszczam sobie te włosy, żebym, kurde, był jak Jolero. Dokładnie tak, dobra, lecimy do góry w sumie. Myślę, że to będzie ok. Jesteśmy na środku strefy, no to idealnie. Ale live też mi... o kurde. Co to było, widzieliście to? Ja dałem schodki tutaj, znaczy podłogę, i nagle mnie tepło tutaj i dało mi podłogę.
Say what? Co tutaj się stanęło, mordo? Mordeczko, mordunio. Dobra, tu chyba nic nie mamy. Chyba jest puściutko. No to dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. A zużyję tą apteczkę, poczekam. Zużyję, czemu by nie? 4 HP, to jest zawsze coś, widzowie. Trzeba szanować HP, tak? Trzeba szanować. No, dokładnie ta. Mordy, dokładnie ta. Ale mam nadzieję, że podobają wam się takie luźne filmiki właśnie. No nie mam praktycznie montażu, po prostu sobie odpalam nagrywanie i gadam do was i gram. I robimy challenge, tak? Jakieś tam i tak powycinam jakieś scenki. Ale myślę, że wam no, podoba się to, nie? Ja będę grał bardziej defensywnie, żeby zrealizować ten challenge. No bo jakoś tutaj, kurde, wiecie, nie stracić. Nie stracić, nie stracić. Nic nie ma. Nie wiem, czy ja nie będę kampił, nie, bo to też będzie nudne. Nie chcę kampić, ja chcę grać. O, 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 o. To ty, kurde, do mnie. Sorry, sorry, ja się wystraszyłem po prostu jak... Jak to jakiś wandal zaczął do mnie strzelać, wiecie? No kurde. O Jezu, jak się zesrałem teraz! Ale widzowie, się zesrałem, jak on do mnie strzelił z tego shotguna. Nie, ja nie wiem dlaczego, ale... Normalnie prawie popuściłem w gacie. O, panie, dlaczego to... Ja mam za głośną grę, może dlatego się tak wystraszyłem. Normalnie nie wiem, czy widzieliście, ale normalnie mną potrząsnęło. O! Już jest komplet 12 osóbek, ale revelation explanation! Lecimy! O kurde, jak to jest wysoko. Dobra, to sobie na spokojnie. O! O! Gdzie jesteś? Pokaż swoją piękną buźkę. To jest sprawa z Nesserem, przed chwilą pisałem, mordy. Nic takiego. Nesser do mnie pisze. Nesser, ej. Ała! Wariat! Wariat! Nesser do mnie pisze, że spóźnił się na busa, no. Ale ja i tak nagrywam teraz, mordy. Może kilka odcinków najwyżej nagram na ten kanał. Żeby mieć na zapasik. No wariat! Zostaw mnie! Kurde! Jest pode mną. Ale to zlamiłem troszkę. Gdzie jesteś, mordeczko? Kici, kici! Maloła. Dobra, widzowie. Kolejny frag jest. Okej. Okay. Ale zlamiłem troszkę przy nim. Nie wiem, jakoś tak poczułem, że... Spadek formy. Ale wypiję to, dobra, piję siorba, mordę, bo chcę granatnik wziąć. A, bez amunicji. Ja pierniczę, następny typek. O, jeszcze z góry do niego strzelają. O, o! Hola, hola, my nef. Dostał! O kurde. Widzowie, ale tu jest dużo osób nagle, lol. Uciekł. A zginął! Ja nie mogę.
On wziął. Aha, strefa! Dobra, mam lunch pada. Skara wezmę i uciekam. Let's go, man! Widzowie, troszkę przymulam. Dlatego trzeba rozkręcić imprezkę. Dokładnie tak. Rozkręcamy imprezkę. Widzowie. Piszemy w komentarzach. Nie wiem w sumie co piszemy. Imprezka! O! Ty! 6 osób zostało, mordy! Mogę wykonać challenge! Może się uda! Uda mi się, jak widzicie, troszkę mam jakoś ten. Nie jestem już jakimś takim prosem, bo widzę troszkę lekki spadek formy w Fortnite'a. Ale myślę, że to... mordo! O ty kurde, chamie. O nie, nie umiem trafić. Następny! Halo, pomocy! Dwie osoby na mnie! Wywalać! Co tu się dzieje? Leży? Dobre, szybko budowanie, ale jeszcze nie jest ta forma, którą bym chciał. No nie jest ta, nie umiem jeszcze przyłączać broni tak jak kiedyś. Muszę kilka dni i kurde, mordy, spada lekko forma, nie? To jest aż dziwne. Widzę go. Dobra. Mamy mordy kolejnego fraga. Rewelacja. Moim zdaniem jest bardzo dobrze. Tutaj nic nie ma. Przeładuję se skara. Mamy 5 fragów, widzowie, jak na pierwszą gierkę. Po takiej króciutkiej przerwie to powiem wam, że nie jest źle, szczerze, kurde. No naprawdę nie jest źle. Także streamki będą fajne w sumie. Jak tak, coś tak czuję. Potrafię, jak ja wychilluję, pogadam sobie z wami, to ja naprawdę, jak na spokojnie gram, to o wiele lepiej idzie. Dobra, musimy mieć na wykrzywione. Ale mamy challenge wykonany tak jakby. Bo się umawialiśmy na 5. miejsce. Ja wiem, że wy chcecie pierwsze. Ale no, zobaczymy jak nam się uda tutaj. O, nie ma jakichś typków. Tam jest na pewno, nie? Na wykrzywionych na pewno jest jakiś gościu, mogę się założyć. Patrzcie, patrzę na wykrzywione i mi spadają FPS o 200 prawie. 100 ileś. Dobra, tu jest pusto. Gdzie jest strefa? O nie, strefa jest tam na górce też. Gdybym miał launchpada, to by życie się zmieniło o 180 stopni. Dobra. Cyk. O, strzelają się. Ale to jest bardzo dobry znak, widzowie. Jak się strzelają, to jest rewelacja moim zdaniem. O to mi chodzi, niech się tam ludzie... Ja już jestem teraz na... Jestem chyba na najwyższym budynku teraz, widzowie. Patrzcie, wybuduję się. I mnie nie mają nawet jak ściągnąć teraz. I widzę gościa, jest jeden. I tu jest następny, widzicie go? Nie dostał. Ale mi ta myszka dziwnie lata jak celuje. Ja się boję tamtego gościa, wiecie, bo... On tak jakoś tak... Tajemniczy tam jest, nie? O, i tu jest gościu, widzicie go? Za jeden, drugi i trzeci gdzieś jest jeszcze. Kurde, zabudował się, no. Co? Pa, i strzela i on się kitra od razu. Powiedz, gdzie będzie strefa. O, bardzo dobrze, musi tu przyjść. Ja mam najwięcej czasu. Patrz, nie ma go w strefie. Czekaj. Czekam, aż on przyjdzie. On jest za budynkiem. Jak ja bym miał granatnik, znaczy mam granatnik, ale jak ja bym naboje do granatnika, to by było jeszcze lepiej. Kurczę, no. No i gdzie tu jest jakiś gość? Jest w środku non-stop. O! Tam jest! Ja pierdzielę, ale mi fraga wziął, chciałem strzelić. Tak blisko. Ja poczekam, ja wyczekam tego gościa. A jak tamten gościu? Ucieka, on na stówę ucieka. Trzeba do strefy biec. Jest tam, widzę go. Widziałem go za ścianką, tam widzowie jest. I nie wiem, którędy on będzie chciał iść. Ja mam dużo czasu akurat, żeby dojść do strefy. No i co, wariat? W
Szczerze, no nie mam pojęcia, gdzie on jest. Strefa zaraz leci, on tam kampi ciągle, czajcie to? Czekaj, bo jak mnie ktoś walnie tutaj, to będzie przypał. No i gdzie ty jesteś? To jest! Tu gdzie jest? Słyszę go. Okej. Ja się tu wybuduję, a tamten koleś malowa. Słyszałem go. Co za down. Nie wiem, gdzie jest ten ostatni, nie? To jest przypał. O, słyszę go. Nie wiem, gdzie on się kampi teraz. O kurde. Gdzie? Jaka ta strefa jest mała! Ono zaraz będzie lecieć szybko. Ja pierdzielę. O fuck! Następny. Widzę go. Tak myślałem, że on tam jest. Granaty. Dobra, ja lecę. Ha! Jelo mordo! Nie! Nie! Ale ja... To jest właśnie przez to, że długo nie grałem. To jest właśnie przez to, że długo nie grałem. Źle przyłączałem bronię. I on zginie teraz. To mają GG. Sein wygrał! Aha, bo ja go obiłem! No cóż... No widzowie, i tak dobra gierka była, także kumple, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, niestety muszę skilla troszkę popracować nad skillem, także zostawcie lajka, suba i widzimy się w następnych challenge'ach, dawajcie znać, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia, yo!